Minęła godzina 20. Dobry wieczór, Łukasz Kocur. Witam Państwa i zapraszam na specjalne wydanie informacji Echo 24, a nasze oczy dziś przez cały dzień zwrócone są na Świebodzice, bo tam dziś rano przy ulicy Krasickiego 28 zawaliła się kamienica. Budynek uległ zniszczeniu niemal w 80%. Odnaleziono także ciało piątej ofiary zawalenia kamienicy w Świebodzicach. Natomiast kolejna ofiara okazała się być kobietą, którą wydobyto z części parterowej budynku. Na obecną chwilę, proszę Państwa, poszukiwana jest jeszcze jedna osoba. Rozpoczęła się także wieczorna konferencja prasowa w Świebodzicach, na którą już teraz zapraszamy. My strażacy musimy wykonywać bardzo spokojnie, żeby nie narazić swojego zdrowia, swojego życia na dodatkowe komplikacje, żeby nam się nic również nie stało, ale chciałem powiedzieć, że cuda się zdarzają i mam nadzieję, że albo nikogo już tutaj nie znajdziemy, albo jeśli nam się uda, to osobę żywą. Dlatego nasze prace prowadzone są w sposób taki spokojny. Pozornie może wygląda to, że posuwamy się w zbyt wolnym tempie, ale nie, tak te prace muszą przebiegać. Bardzo mocno strażaków wspomaga samorząd miejscowy, w szczególności pan burmistrz, który dla osób, które zostały ewakuowane, które mieszkają w budynkach tego, które uległ zawaleniu, także te osoby zostały wspomożone przez pana burmistrza, przeniesione do pewnych pomieszczeń socjalnych. Tak samo i tutaj pan wojewoda bardzo mocno nas wspomaga, tyle ile może. Powiem tylko tyle, że dopóki te nasze prace nie zostaną zakończone, no nie możemy powiedzieć, czy jaka była również przyczyna tego zdarzenia. Budynek był stary, budynek przedwojenny, budynek z cegły. Budynki z cegły, jeżeli ulegają tego typu zawaleniu, stanowią bardzo duże zagrożenie dla osób, które w nich się znajdują. W tej chwili to wszystko. Więcej będziemy mogli powiedzieć, zdecydowanie więcej, dopiero rano. Dziękuję bardzo. Słucham? Te ściany są w tej chwili stabilne, nie zagrażają, tak przynajmniej określiliśmy, oceniliśmy, że nie zagrażają tutaj przebywaniu ratowników w pobliżu, natomiast na pewno je przewrócimy. Najpierw musimy usunąć gruz, który jest przed tymi ścianami, bo w tej części prawdopodobnie, jeżeli ta osoba, która nam brakuje, jeżeli się znajduje, to właśnie w tej części. Najpierw odgruzujemy tę część, a potem dopiero zajmiemy się ścianami. Panie komendancie, od godziny 16 usłyszeliśmy, że mniej więcej 55% tego gruzowiska zostało sprawdzone, a na tą chwilę, na godzinę 20? W tej chwili, tak bym ocenił, jakieś 70%. 70%, natomiast przed chwileczką pies przejrzał jeszcze to miejsce, te miejsca, które zostały, na razie nic nie wykrył. Dostaliśmy się, piwnice stanowiły 20%, tak można powiedzieć, powierzchni tego budynku i tam, gdzie mogliśmy dojść, oczywiście, że je sprawdziliśmy. Została jeszcze klatka schodowa. Jakby pan komendant opisał to miejsce, gdzie najprawdopodobniej być może ta jedna osoba jest? Dlaczego to jest takie miejsce prawdopodobne? Proszę Państwa, ja mogę opisać miejsce, a ta osoba, mam nadzieję, że tutaj nie ma tej osoby. Mam taką nadzieję. Natomiast jeżeli może się okazać, że jest w zupełnie innym miejscu. Może się okazać, że jest na przykład wyżej. Nie wiadomo, gdzie ktoś się znajdował. Ja chciałem zauważyć, że tutaj ci mieszkańcy również przyjmowali swoich gości, różne osoby. My do końca nie wiemy, czy wszystkie te osoby, które policzyliśmy, które były stałymi mieszkańcami, czy to są wszystkie osoby, które już albo wydobyliśmy, albo są w szpitalu, albo są zabezpieczone w tych pomieszczeniach socjalnych. Bardzo możliwe, że jeszcze ktoś tam się może znajdować. Mam nadzieję, że nie. To jest olbrzymie nieszczęście i poczekajmy, proszę Państwa, poczekajmy do końca. Może Pan opisać to miejsce, gdzie teraz pracują ratownicy? Jak to wygląda z tej perspektywy? Góra cegieł, belek, elementów wyposażenia mieszkania do wysokości mniej więcej jednego
piętra. Bardzo trudno się tam poruszać. Te wszystkie cięższe elementy, no niestety, ale ze środka budynku musimy spróbować usunąć ręcznie, no a dalej już przy pomocy tutaj tego urządzenia, które Państwo, tego spychacza, który słychać z tyłu. Panie komendancie, ile osób było zameldowanych, zamieszkiwało tą kamienicę, bo pojawia się liczba 15, 17? Z tego, co ja się orientuję, było 17 osób, z tym, że nie wszystkie osoby, które były tutaj zameldowane, w tym budynku mieszkały. No tak się zdarza, że ludzie są zameldowani, a mieszkają zupełnie gdzie indziej, albo przebywają gdzie indziej. To nieszczęście dotknęło, tak mówiłem, mieszkańców, ale dotknęło również dzieci. Dotknęło dwoje dzieci, z czego jedno dziecko było nie mieszkańcem stałym tego budynku. Czy wiecie, ile mniej więcej osób potencjalnie może przebywać w tym budynku? Bo mowa jest o tym jednym poszukiwanym, tak? Ale jeżeli mówimy o 5 ofiarach śmiertelnych, 4 ofiarach w szpitalach, osobach bodajże 4, które się odnalazły gdzieś w mieście, to ilu tak naprawdę jeszcze z tych zameldowanych tutaj brakuje? Trudno jest mi powiedzieć. No, z osób, które my doliczyliśmy się, włącznie z tymi, które są tu zameldowane, ale no, nie mieszkają, no, brakuje nam jednej osoby. Natomiast ile osób było w budynku, czy były osoby dodatkowe, nie wiem, nie potrafimy tego powiedzieć. To dopiero jak odgruzujemy budynek do końca, do powierzchni ziemi, to dopiero wtedy będziemy mogli to powiedzieć. Panie komendancie, czy będzie szansa porozmawiać z szefami jednostek, które pracują tam na miejscu? Oni potrzebują Państwa zgody na to, żeby móc rozmawiać, nawet jeśli mają przerwę. Pytanie, czy będziemy mieli taką okazję porozmawiać z ludźmi, którzy tam pracują na miejscu, z szefami tych specjalnych jednostek, które przeszukują gruzy? Będą mieli Państwo możliwość porozmawiania z ratownikami, którzy zejdą z tej wykonywania swoich czynności i będą Państwo mieli możliwość z nimi rozmowy. Natomiast no, uczulam, że to jest wielkie nieszczęście. Proszę się nie doszukiwać tutaj na jakiejś sensacji, bo są jeszcze rodziny tych osób, które tutaj mieszkały, które zginęły, które są ranne. Panie redaktorze, to są niektóre pojedyncze cegły, niektóre są w takich blokach, jedne są większe bloki, inne są mniejsze bloki. Niektóre ściany tego budynku, tej niższej kondygnacji, ale tylko tej jednej części, bliżej klatki schodowej, stoją. Natomiast mówię, że tego typu elementy są bardzo, cegła jest bardzo taką materiałem bardzo niebezpiecznym. Ja byłem przy budynku, który na skutek wybuchu gazu, to był wieżowiec w Gdańsku chyba z 20 lat temu, tam prowadziłem działania. Był to budynek zbudowany z wielkiej płyty. Płyta zapadając się układa się w różny sposób i czasami jest takie szczęście, że osłoni kogoś. Natomiast z cegłą już jest po prostu większy problem. Okej, szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję i myślę, że za niedługi czas spotkamy się. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, jest jeszcze z nami pan burmistrz oczywiście, pan komendant, ale tutaj jeżeli chodzi o kwestie związane z mieszkańcami tych osób, które zostały ewakuowane z budynków przyległych, mówię tutaj o tych 3 budynkach, pan burmistrz, ośrodek pomocy społecznej, gdzie jest to centrum informacyjne, gdzie te osoby, jeżeli jest taka potrzeba, są dysponowane na nocleg. Ono funkcjonuje myślę, że bardzo dobrze. Na 18 osób, które zostały z tych miejsc przeniesione, 12 osób zgłosiło się, z tymi 6 osobami, z tych informacji, o które mamy, wiemy, że rodziny zajęły się tymi osobami. Zresztą te 12 osób, tak jak pan burmistrz mówił, również rodziny, jeżeli chodzi o nocleg, tutaj wyraziły chęć pomocy. Więc jeżeli są jakieś pytania, jeżeli chodzi o te kwestie, to jest oczywiście pan burmistrz. Czy pan, znaczy gmina, czy potrzebuje pomocy? Bo pojawiają się samorządowcy, pojawiają się ludzie, którzy chcą organizować koncerty charytatywne. Czy jakiejkolwiek pomocy i jakiej państwo potrzebujecie jako gmina? Proszę Państwa, uruchamiamy w pełni swoje środki. Na razie nie jest to element który by nas zajmował w jakiś szczególny sposób, ponieważ
te środki na bieżąco, ile one będą potrzebne, to będziemy zabezpieczać. Natomiast no, wszystkie tego typu deklaracje pomocy, raz, że łagodzą ból naprawdę taki na teraz, a pewnie no, będziemy się pewnie też i zwracać w poszczególnych elementach. Mamy i sieroty za chwilę i mamy co najmniej 5 rodzin bezdomnych, ale no, myślę, że wspólnie tu przez wiele, wiele instytucji, wiele samorządów, przede wszystkim tutaj najbliższych, już to wsparcie jest nie tylko zadeklarowane, ale wierzę, że wspólnie to z tym trudem sobie później już poradzimy. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Myślę, że niedługo się zobaczymy. Dziękuję bardzo. Bezpieczeństwa, ale o tym myślę, że też pan komendant powie. Panie komendancie, bardzo, bardzo proszę. Proszę Państwa, serdecznie witam w takich okolicznościach bardzo przykrych. Każde tego typu zdarzenie jest nieszczęściem i tutaj to nieszczęście dotknęło mieszkańców tej kamienicy. Zginęło 5 osób, jak Państwo już wiedzą. Prawdopodobnie co najmniej jeszcze jedna osoba może znajdować się pod gruzami. Część budynku, który jest za moimi plecami, który Państwo widzą, został ustabilizowany w pewien sposób przez strażaków i przez firmę budowlaną, która nas tutaj wspomaga w ramach zarządzania kryzysowego. W tej chwili wykonujemy prace poszukiwawcze. Mamy 11 psów. Pracują grupy specjalistyczne, grupy poszukiwania, które są grupami, największą grupą jest grupa z Wałbrzycha, natomiast ściągnęliśmy grupę do podmiany zmęczonych ratowników, grupę również z Łodzi. W sumie mamy tutaj blisko 160 ratowników i 35 pojazdów, które mogą być użyte do odgruzowania tego terenu. Co mogę więcej powiedzieć? W tej chwili to praktycznie wszystko. Będziemy pracować do skutku. Prawdopodobnie rano cały teren będzie odgruzowany i będziemy wiedzieć, czy jeszcze kogoś w tym gruzowisku spotkamy. Tak duża ilość strażaków jest niezbędna przy takim poszukiwaniu, bo każda minuta jest droga. Pierwsze trzy nasze zastępy były już po 4 minutach. W ciągu pierwszej godziny były 24 samochody, 24 zastępy. Także byliśmy bardzo szybko na miejscu i tyle, ile mogliśmy wykonać tych prac poszukiwawczych, tyle wykonaliśmy. Proszę Państwa, wszystkie prace, które tutaj Państwo obserwują ze swoimi kamerami, przed momentem, proszę Państwa, słyszeliśmy Leszka Suskiego z Państwowej Straży Pożarnej, który przypominał o trwającej akcji w Świebodzicach, a także o zaangażowanych ludziach i sprzęcie tam na miejscu. Jedna niewiadoma na chwilę obecną to oczywiście liczba poszukiwanych, potencjalnych osób, które jeszcze mogą znajdować się w tym budynku. Wcześniej również usłyszeliśmy wojewodę dolnośląskiego Pawła Chreniaka, który także przypominał o tym wsparciu psychologicznym oraz o pomocy m.in. w Jadłodajni Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach. Ja natomiast chciałbym również przypomnieć wypowiedź wojewody dolnośląskiego Pawła Chreniaka tuż z godziny 17, który mówił o wydobytej kolejnej, piątej ofierze tej śmiertelnej katastrofy budowlanej w Świebodzicach. Natomiast około godziny 21 na miejsce zdarzenia ma dotrzeć także premier Beata Szydło, a także minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Teraz natomiast proszę posłuchajmy raz jeszcze, jak tą katastrofę budowlaną opisywali dziś świadkowie, a także mieszkańcy Świebodzic. Chciałby z okna, a drzwi to mało nie wyrwało. Ja na Piłsudskiego mieszkam. 34. No. Jak na drugiej jest... stronie za tak. Tymi blokami. To jest był huk niesamowity.
Naprawdę, to jest tragedia. Straszna tragedia dla ludzi to jest. Dla ludzi, ale ja mówię, huk to u mnie na Piłsudskiego, a jaka odległość tu między jest, to jest bardzo dużo. To mi doniczki zleciały z okna, a drzwi to musiałam, że mnie wyrwią. Znaczy moment był naprawdę nieprzyjemny, był strach wielki w oczach, w sobie, stając na korytarzu, rozmawiając tam z teściową, stając z dzieckiem, z żoną i był taki huk. Nie umiem sobie tak tego opowiedzieć, ale było coś takiego, jakby coś uderzyło, jakby samochód uderzył mi w dom. Taki był huk, trzęsienie takie poszło po całej okolicy. I to było stamtąd tutaj. Mówię, kuzyn przyjechał z osiedla sudeckiego i powiedział, że na osiedlu sudeckim wszystko to czuć, a to jest mniej więcej 2 kilometry stąd. Także poszło wszystko z takim hukiem, z takim wybojem, że to jest niemożliwe. Pan też został ewakuowany, czy pan nie? Nie, ja nie. Ja nie, naprawdę. Ja tutaj nie. Tutaj dziadek też mieszkał, jest w oknie, też nie został ewakuowany. Tutaj ludzie ci bardziej z tego zielonego domku, z tego domku tutaj wcześniej. A pan znał tych ludzi? Czy ogólnie znałem jedną osobę, z którego budynku się zawaliła i dalej nie wiem, czy on żyje, czy nie żyje mój kolega. On sobie remontował mieszkanie akurat. No i nie mam pojęcia. Coś się nazywało na taką katastrofę, że tam się może coś wydarzyć? Czy to właśnie nie, normalnie po prostu zwykła kamienica, po prostu może stare instalacje, może coś takiego, no nie wiem. Bo na pewno nie było czegoś, przynajmniej nie wydaje mi się, żeby ktoś coś zrobił, bo tam sami normalni ludzie mieszkali. Ludzie sobie wzajemnie tam pomagali w tej kamienicy, wiadomo, tutaj pan burmistrz, wszyscy co mogli to pomagali zawsze i nie wiadomo dlatego co się stało. No strach jest, no bo to nie wiadomo, kurczę, bo to szkoda chłopaka, co jest winny chłopak. No siedział sobie w domu i co? No i zawaliło się. Ale jest nadzieja. Tak, no na pewno, no cieszyć się tylko, żeby nikomu się nic nie stało. Najważniejsze, żeby tam ci, co już odeszli, no to wiadomo, no już się nic nie zrobi, ale ci, co są ranni, to żeby ich uratowali. I wiadomo, żeby odkopali, żeby znaleźli wszystkich, no najważniejsze, szczególnie dla takich bliskich rodzin. Bo tak jak dla mnie, dla znajomego, to jest troszkę inaczej, bo wiadomo, będzie mi szkoda, ale jakoś pomyślę i przejdzie, a rodzina, dzieci, piątka dzieci tam była, także... To był taki huk, jakby coś wybuchło, aż tak w domu wszystko zatrząsło się. I to tak aż się przeraziliśmy, co się dzieje. I zaraz tutaj widzieliśmy straże i pogotowie i od razu wyszliśmy zobaczyć, co się stało. No ja rano wstałam, bo jeszcze dziecko mi spało. No i bardzo się wystraszyłam z tego. A jak pani może opisać właśnie ten sam moment? Jaki to był dźwięk? No ja to taki dźwięk był, jakby bomba padła, co nie? Ja bardzo nie słyszałam tego, ale to jakby bomba i bardzo się wystraszyłam. Syn się uratował niby, ale no rodzice jego to chyba nie. Rodzice są cały czas pod gruzami, czy już zostali tak, wyciągnięci? Mogliby być pod gruzami, tak, bo syn poszedł po zakupy. Czyli syn poszedł po zakupy i w tym momencie do tej tragedii doszło? Tak, ale tak, mogliby, bo syn poszedł po zakupy z tego tych wszystkiego, co słyszałam i żyje, bo widzieli go i raczej żyje. Rodzice może nie żyją z tego wszystkiego, nie wiem, dokładnie nie wiem, co nie, tylko słyszałam ten wybuch, kurde, co się wystraszyłam. No huk był taki jeden wielki, wszystko się zatrzęsło, próbowałem się podnieść, to cała ziemia się trzęsła pode mną i pełno kurzu dookoła. No i w zasadzie tylko słyszałem krzyk żony, dziecka, udało gdzieś tam się ich wyciągnąć i wyszliśmy sami z mieszkania. Mieszkałem na dole, w jednym mieszkaniu to akurat gdzieś tam w miarę całe się ocalało, a reszta gdzieś tam wszystko dookoła zawalone było. Nam się udało wyjść o własnych siłach z mieszkania. Ja, i później zobaczyliśmy dopiero w jakim stanie całe mieszkanie, cały dom jest, cały budynek. To tragedia wielka była, nie? Wszystkie mieszkania praktycznie zniszczone i zawalone. Tylko gdzieś tam krzyki jednej z sąsiadki słyszałem, to już się wyciągnęli ponoć, a reszta to nie wiadomo, co się stało. Na drugim piętrze było trójka dzieci. No i też nie wiadomo, czy udało się kogoś wyratować stamtąd, czy nie. Wszystko szybko się działo, no taki huk nagle i zaczęło wszystko się walić dookoła. I cała ziemia się trzęsła pod nogami. I tylko w zasadzie ratowaliśmy siebie nawzajem. Ja tam szukałem żony i dziecka, bo byliśmy w każdym innym pomieszczeniu. W jednym momencie przestałem w ogóle cokolwiek widzieć, bo tyle kurzy było dookoła. Jedna myśl tylko, żeby ratować dziecko i żonę. I gdzieś tam znaleźć ich jak najszybciej wyjść z domu. Słuchałem, najpierw żona słyszałem, że krzyczy, to myślałem, że jest okej. Okay. Zobaczyłem tylko do Natanka, bo on spał jeszcze w pokoju u siebie. No był przygnieciony drzwiami, udało się go wyciągnąć, szybko gdzieś tam jakieś ciuchy wzięliśmy i wyszliśmy jak najszybciej z budynku. No.
Przed momentem, proszę Państwa, wysłuchaliśmy bezpośrednich relacji świadków katastrofy budowlanej w Świebodzicach, a także mieszkających tam ludzi, z którymi rozmawiała nasza reporterka Klaudia Nawrocka. Natomiast już teraz, za niespełna 40 minut również, oczekujemy na konferencję prasową zgodnie z zapowiedzią z udziałem premier Beaty Szydło. Proszę pozostać z nami. To wszystko w tym wydaniu Informacji Echo 24. Tuż po godzinie 21:00 przeniesiemy się po raz kolejny do Świebodzic. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.